Sponsorem Highscore jest sklep Ultima.pl, organizator nocnej premiery gry Diablo 3 w Warszawie, ulica Chłodna 35-37. Sponsorem Highscore jest wydawca Rapples Przeznaczenie, darmowej gry MMORPG bez abonamentu. Witamy Państwa w kolejnym odcinku magazynu Highscore, w którym przez pryzmat biznesu analizujemy bieżące wydarzenia w branży gier. Tym razem swoją uwagę skupimy na notowanej na giełdzie papierów wartościowych spółce City Interactive. Gościem programu będzie m.in. prezes Marek Tymiński. Zapraszamy do oglądania. Firma City Interactive zorganizowała konferencję, na której omówiła wyniki finansowe za 2011 rok i przedstawiła nowego dyrektora finansowego, Andreasa Jagera, ale nie tylko. Tym razem finanse spółki zeszły na drugi plan. To, co najważniejsze, to była prezentacja wszystkich nowych gier City, które planujemy w tym i w przyszłym roku. Po raz pierwszy pokazaliśmy takie tytuły jak Enemy Front czy Alien Fear. Oprócz tego pokazaliśmy gry takie jak Sniper 2 czy Combat Wings, na które już polska opinia publiczna i zagraniczna czeka od dłuższego czasu. I zaprezentowaliśmy też trochę ciekawostek, między innymi nowy projekt Tomka Gopa, który w tej chwili jeszcze nie ma żadnego tytułu, ale będzie grą RPG. A do tego zupełna ciekawostka, czyli pierwsza nasza gra free-to-play online'owa z rumuńskiego studia City Interactive, czyli World of Mercenaries. Które z prezentowanych dziś tytułów będą największymi sukcesami kasowymi? No ja mam nadzieję, że wszystkie, ale oczywiście ich ranga też się różni. Natomiast najważniejsze to w tej chwili Sniper 2, Enemy Front i World of Mercenaries. A to przede wszystkim dlatego, że to są to takie nasze najbliższe premiery. Już niedługo rusza beta testing World of Mercenaries, Sniper 2 też już za kilka miesięcy i Enemy Front tak samo. Także to są to jakby te gry, za którymi stoją też nasze największe nazwiska, takie jak Stuart Black na przykład, który prowadzi produkcję Enemy Front. Na dzisiejszej konferencji było wielu inwestorów giełdowych, czyli to oznacza, że naprawdę żywo się interesują Waszą spółką. No my się już do tego zdążyliśmy przyzwyczaić. Na każdej konferencji City Interactive mamy tak naprawdę pełną salę i to są właśnie głównie inwestorzy. No najwyraźniej ten segment rynkowy gier wideo jest rzeczywiście dla nich bardzo ciekawy i rozwojowy. No a dzisiaj prócz inwestorów gościliśmy też dziennikarzy z całego świata, między innymi z Anglii, z Francji i z Niemiec. Jak media zagraniczne reagują na Wasze produkty? Bardzo fajnie. Oczywiście o kilku z nich dopiero dzisiaj się tak naprawdę dowiedzieli, bo właśnie World of Mercenaries czy Alien Fear były prezentowane po raz pierwszy, ale zarówno Combat Wings, Sniper 2 to są takie gry, które już miały swoje prestury. Jeździliśmy po Europie, po Stanach Zjednoczonych. Wszystkie te gry są bardzo fajnie przyjmowane. Sniper 2 w szczególności pokazujemy, na co nas stać przy okazji wykorzystania CryEngine 3, czyli najnowocześniejszego w tej chwili chyba silnika do gier. A poza tym no, też przyciągają te nazwiska. No właśnie Stuart Black, odpowiedzialny za Enemy Front, to na przykład na rynku angielskim prawdziwa legenda. Także dzisiaj mamy tutaj dziennikarzy z Anglii i oni nie mogą się doczekać, aż będą mogli zadać parę pytań. Właśnie w tej chwili grają w Enemy Fronta. A jak zagraniczne media, zagraniczni partnerzy handlowi reagują na gry z Polski? Czy widzą nas już światową jakość? Myślę, że tak. Po pierwsze, polski rynek jest już dużo mocniejszy niż był jeszcze parę lat temu, ale też my jako City stanowimy wartość samą w sobie, jeśli można tak powiedzieć, ponieważ zbudowaliśmy własne sieci dystrybucyjne dla naszych gier. Oczywiście w tej chwili mamy też partnerów takich jak Ubisoft czy Square Enix, natomiast przez długi czas wydawaliśmy swoje gry sami i w tym sensie jesteśmy już wiarygodni dla sieci dystrybucyjnych na zachodzie. Natomiast oczywiście takie tytuły AAA jak Sniper 2, World of Mercenaries czy Enemy Front wzbudzają naturalne zainteresowanie. No właśnie, niedawno ogłosiliście partnerstwo z Namco Bandai, także Square Enix. Co to Wam daje? Lepsze miejsce na półkach sklepowych w grach za granicą? Czy lepszy PR, marketing?
I to, i to. Na pewno lepsze wsparcie dystrybucyjne, ponieważ tacy partnerzy gwarantują też doskonałą widoczność na półkach sklepowych. To się po prostu przekłada na to, jak gra jest widoczna w sklepie. Ale oczywiście mamy też od nich wsparcie marketingowe i PR-owe, co jest dla nas nieocenione, ponieważ te firmy doskonale znają swój lokalny rynek. Czyli na przykład jeśli współpracujemy ze Square Enix we Francji, to jest na przykład rynek, który my z City PR-owo, marketingowo słabo znaliśmy, a teraz na przykład jesteśmy już po dwóch presturach, bardzo fajnie się prezentowały nasze gry. Dzisiaj mamy tutaj francuskich dziennikarzy właśnie przywiezionych do nas przez Square Enix, także ewidentnie współpraca z tymi wszystkimi firmami daje nam bardzo, bardzo dużo, to też taka forma prestiżu. Już za niecałe dwa miesiące targi E3, czy szykujecie jakieś niespodzianki do Los Angeles? No coś tam szykujemy, nie przy wszystkich tytułach, ale za wcześnie, żeby mówić. Natomiast na pewno nudno nie będzie. Na pewno nudno nie będzie. Mamy w tej chwili bardzo dużo materiału właściwie ze wszystkich gier. Te dzisiejsze prezentacje to potwierdzają, że tak naprawdę jest co pokazać. No i myślę, że E3 to będzie przedłużenie tej dzisiejszej konferencji, czyli bardzo fajne prezentacje gameplayowe naszych wszystkich tytułów. Największym hitem sprzedażowym spółki wciąż pozostaje Sniper Ghost Warrior, którego światowa sprzedaż przekroczyła już 2,5 miliona egzemplarzy. Wydana w 2011 roku konwersja gry na PlayStation 3 była jednym z motorów napędowych City Interactive w ubiegłym roku, dzięki czemu spółka, mimo braku innych wielkich premier, osiągnęła zysk wynoszący blisko 17 milionów złotych. Dokładnie, Sniper 1 cały czas był dobrze sprzedającą się grą i mimo, że mieliśmy faktycznie tylko premierę portu na PlayStation 3, udało nam się osiągnąć bardzo dobre wyniki i myślę, że nie jedna spółka nam zazdrości tak dobrych wyników bez właśnie kluczowych premier, których nie mieliśmy w zeszłym roku, natomiast których będziemy mieli dość dużo w tym roku. Sniper 1 miał świetną stopę zwrotu. Wasze nowe gry będą kosztowały dużo więcej, ich produkcja. Jakich stop zwrotu spodziewa się Pan po ich wydaniu? Myślę, że stopy zwrotu naszych najbliższych projektów w tym przyszłym roku powinny być również bardzo wysokie, dlatego że cały czas kosztów tych gier to są koszta poniesione właśnie tutaj we wschodniej Europie, jak Polska czy Rumunia. Jesteśmy bardzo efektywnie działającą firmą produkującą gry. No i te gry mają bardzo duży potencjał. Wiadomo, że czym większa sprzedaż, tym większa marża. Niedawno do Państwa zarządu dołączył Andreas Jager, znany menadżer z firmy Topware. Co on wniesie do Waszej spółki? Przede wszystkim liczę tutaj na pomoc mojego kolegi w zakresie zarówno finansów, jak i też operacji. I myślę, że jego doświadczenie, bardzo duże doświadczenie w branży gier, powinno przełożyć się na to, że będziemy w stanie lepiej działać, cały czas rozwijając się i rosnąc. No bo teraz spółka ma 250 osób, ale cały czas rośniemy, prawda? I musimy mieć odpowiednio gotowe i przygotowane do tego struktury, aby udźwignąć ten ciężar i żeby to nie stanowiło też jakiegoś wielkiego wyzwania, bo naszym wyzwaniem, to gdzie leży trudność tak naprawdę stawiana przed naszą spółką, to produkcja jakościowych gier, które odnoszą sukces. Jakich obrotów spodziewacie się w 2012 roku po tych wszystkich wielkich premierach? My nie podajemy prognoz, więc niestety nie mogę udzielić tutaj odpowiedzi. Natomiast spodziewamy się rekordowego roku zarówno w stosunku do 2010, jak i w stosunku do 2011. Wchodzicie w dystrybucję cyfrową. Jaka część Waszych przychodów będzie pochodziła w tym roku właśnie z dystrybucji cyfrowej, a ile ze standardowych pudełek? Cały czas dystrybucja cyfrowa stanowić będzie niewielką część naszych przychodów, ale myślę, że coraz więcej właśnie za sprawą Combat Wings, Alien Fear, będzie właśnie pochodziło z tej gałęzi. Ciężko jest powiedzieć dzisiaj, ile to będzie. Tak jak powiedziałem, nie podajemy prognoz, ale będzie to rosło. Będzie to rosło z roku na rok. Dlaczego zmieniliście zdanie co do formy wydania Combat Wings? Wcześniej gra miała się dokazać przecież w pudełkach. Uznaliśmy, że w ten sposób ta gra może odnieść dużo większy sukces, jeżeli gra wydana w pudełku. Konkretnie ta gra w tym gatunku, no bo wiemy, że to też zależy od konkretnej gry. I stąd poszliśmy tą drogą. Jak wygląda współpraca z Deck 13 w Niemczech? Bardzo dobrze. Jest to bardzo doświadczony deweloper z bardzo dobrym nastawieniem, z dobrym zespołem, z dużym sukcesem na koncie poprzedniej swojej produkcji i myślę, że to była bardzo dobra decyzja, że właśnie z nimi podpisaliśmy umowę na produkcję tej gry RPG. Dlaczego otworzyliście studio w Rumunii? Szukacie tam wiedzy czy niskich kosztów? Ja myślę, że to nie ani tak naprawdę jedno, ani nie drugie, chociaż jedno i drugie ma swoje uzasadnienie i znaczenie, no bo jesteśmy spółką, która chce mimo wszystko produkować gry w efektywny sposób, czyli efektywny kosztowo sposób. I Rumunia jest krajem, gdzie te koszta
pracy są porównywalne do kosztów w Polsce, mówię o tej branży. Natomiast zespół w Rumunii jest bardzo doświadczonym zespołem. Większość tego zespołu wcześniej pracowała w firmie Ubisoft. Firma Ubisoft, jak i inne korporacje z branży gier wideo, inwestowały już od wielu lat właśnie w Rumunii, w Bukareszcie czy innych miastach. Stąd jakby jest tam dość dobrze rozwinięty rynek właśnie ludzi pracujących w branży gier wideo. Po dzisiejszej prezentacji widzimy, że skupiacie się głównie na grach korowych. Kiedy wejdziecie w social gaming, w casual gaming? Ja powiem tak, że na dzień dzisiejszy nasze portfolio wydaje mi się, że bardzo mocno urosło w stosunku do tego, co pokazywaliśmy 2-3 lata temu, bo zarówno mamy first person shootery przeznaczone do sprzedaży poprzez pudełka, mniejsze gry przeznaczone do sprzedaży jak Alien Film, mniejsze, większe, to też duża gra przeznaczona do dystrybucji cyfrowej. Mamy grę RPG, więc firma rozwija się i rośnie w nowych gatunkach. Ciężko mi jest powiedzieć, kiedy będziemy w konkretnym nowym gatunku, ale rozpatrujemy cały czas na bieżąco, tak naprawdę śledzimy trendy i rozpatrujemy i podejmujemy decyzje, więc może być tak, że bardzo niedługo, a może nie. I na tym kończymy dzisiejszy odcinek. W kolejnych pokażemy Państwu ekskluzywne wywiady z twórcami tych wszystkich gier. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia. Sponsorem Highscore jest wydawca Rapples Przeznaczenie, darmowej gry MMORPG bez abonamentu. Sponsorem Highscore jest sklep Ultima.pl, organizator nocnej premiery gry Diablo 3 w Warszawie, ulica Chłodna 35-37.